A my witamy Grzegorza Zawieruchę, będziemy tutaj pichcić i dzisiaj jest to kuchnia patentowa, oparta na patentach. Witamy cię serdecznie, nowy rok, 2021. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego. Witam was serdecznie i cieszę się, że dzisiaj będę mógł właśnie zdradzić wam, zdradzić widzom moje patenty na kilka dań. I słuchajcie, dzięki tym patentom, naprawdę, uwierzcie mi, ta kuchnia już nigdy nie będzie taka sama. W sensie nie będzie taka trudna. Nie będzie taka trudna, ale też będzie lepsza, będzie bardziej aromatyczna. Zaczynamy od bulionu. Bulion, klasyczny drobiowy bulion, który kompletnie przełamy takie konwenanse, jakie my znamy. I słuchajcie, zobaczcie, co robimy. Skrzydełka. Tanie, proste, można je po prostu kupić sobie w sklepie. I co robimy ze skrzydełkami? Mleko w proszku. Coś takiego. Posypujemy mlekiem w proszku nasze skrzydełka, dokładnie obficie je spruszamy. Myślę, że taka łyżka, półtorej łyżki do dwóch wystarczy. Ale po co mleko w proszku? Tylko i wyłącznie po to, żeby ten aromat wydobywający się, przepraszam, ja je tylko wrzucam do piekarnika, a tu mam, zobaczcie, gotowe. I o co mi chodziło? Chodziło mi o to, żeby cukry i białka, które wiążą się ze sobą i dają na tą skórkę przypaloną, dają na ten smak i zapach, żeby jeszcze tak jakby dodać tego paliwa, dodać tej benzyny do tego ognia, żeby więcej wydobyć, żeby one tego, jeszcze bardziej się przypaliły, żeby więcej tego aromatu wydobyć. I zobaczcie, takie po prostu skrzydełka. Tutaj do garnka wrzuciłem cebulę pokrojoną, marchewkę, pieczarki. Do tego dodajemy... Dajesz pieczarki do bulionu? O, oczywiście. Ciekawe. Dodajemy do tego bulionu, dodajemy. Wrzucamy nasze skrzydełka i teraz zobaczcie. Oj, pomogę sobie rękami. Aha. Tego nie marnujemy, to jest najlepsze, co może być tutaj. Wlewamy odrobinę wody, pięknie zgarniamy tą całość, przelewamy do środka, przykrywamy, gotujemy 2 godziny. Najlepiej, jeżeli mamy szybkowar, wsadzamy to do szybkowara i też 2 godziny. To ma być długie, esencjonalne gotowanie. I teraz, proszę bardzo, słuchajcie, ja przygotowałem wcześniej. Zobaczcie, jak wygląda taki bulion. W ogóle jego kolor, jego zapach. No zaraz, ale poczekaj, dodajesz wołowinki, czegoś jeszcze tam, nic? Nic, to jest bulion drobiowy tylko i wyłącznie. Okay. Ale zobaczcie, kolor ma tak, jakbyśmy zrobili bulion. A ile dałeś tych skrzydełek? Zobacz, ile tu mamy, 8-10 skrzydełek. No. I proszę państwa, teraz kolejny patent. Poczekaj, Grzegorz, czyli to nie jest rosół, a nie, jak dobrze rozumiem? No to jest bulion drobiowy. Nie nazwiemy tego rosołem. Nie. To jest bulion, którego używamy do sosów, używamy do różnego rodzaju dań, gdzie musimy dodać troszeczkę bulionu. Ale do picia też będzie. Ale do picia jak najbardziej. Okay. Ale słuchajcie, mało tego, do picia zrobimy z tego konsomę. A jak zrobić konsomę? Każdy może sobie zrobić w domu, to jest taki klarowny bulion. Zobaczcie. A co to w ogóle jest to konsomę? To konsomę to jest tak zwany, to jest wywar, który jest zrobiony na bazie bulionu, natomiast jest przefiltrowany. Albo filtrujemy go za pomocą białek z jajka, albo za pomocą mięsa surowego, albo po prostu, co możemy zrobić najłatwiej, mrozimy takie kostki, tego bulionu mrozimy. Jeżeli potrzebujemy do sosu, po prostu wyciągamy sobie taką kosteczkę, ale ja wam pokażę. Opa! Niech one tylko wyjdą. Zobaczcie, mamy kostki. Wrzucamy je sobie do naczynia, do sitka, wkładamy do tego ściereczkę i po prostu odstawiamy. Czekamy, aż się te kostki rozpuszczą i zobaczycie później, skapnie nam tutaj idealnie krystaliczny, czyste konsomę. Nie wiem, możemy go podać z kwiatem hibiskusa, możemy go podać z kwiatem jaśminu. Mały dodatek, idealny aperitif do naszych dań. Zaskoczeni, zachwyceni? Jakieś pytania? Nie mam pytań. Słuchaj, a tak jeszcze tylko na koniec jednym zdaniem, skąd ten pomysł i patent znasz na te skrzydełka i słuchaj, tutaj właśnie ukłon w stronę, odbyłem niedawno, może nie będę wymieniał nazwy, odbyłem ostatnio taki bardzo, bardzo fajny kurs na jednej z francuskich uczelni. Okay. Niesamowita szkoła, niesamowici ludzie, niesamowici wykładowcy i to jest mnie między innymi inspiracja jednego z trzygwiazdkowych szefów kuchni, który robi to na co dzień w swojej restauracji. Może nie teraz, ale jak otworzą, to będzie dalej to robił. Dobrze, czyli mamy patent numer 2, Grzegorz, i to zaczynamy. Będzie co? Patent numer 2 to będzie kurczak pyszny, soczysty. W ogóle na kurczaka jest wiele patentów na jego soczystość. Możemy go obłożyć solą, możemy go natrzeć tylko masłem z solą, ale ja wam pokażę naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, o którym nie wiem, czy wy słyszeliście i czy państwo znacie taki patent. Zobaczcie, kurczak dobrej jakości, zagrodowy. Co potrzebujemy? Cytryna,
czyli bardzo znowu prościutko, cytrynę, którą faszerujemy, wkładamy tutaj w ten otwór gębowy kurczaka i wkładamy tymianek tak samo razem z tą cytrynką i proszę, zobaczcie, tutaj już mamy taki środek wypełniony, który nam będzie dawał aromat podczas tego pieczenia. Żadnego masła, żadnego... I proszę, masło, sól, pieprz i papryka słodka i papryka wędzona. Aha. I całego tego kurczaka musimy dobrze wysmarować. Ale wcześniej zrobiłeś ten smar. Smar zrobiłem, smar jest, dlatego zrobiłem go tutaj w przerwie, jak miałem troszeczkę czasu. Aha. Ten smar, zobaczcie, jest takiej konsystencji naprawdę pokojowej, że to masełko się rozpuszcza. No i moglibyśmy tak naprawdę już mniej więcej zakończyć, ale my idziemy jeszcze krok dalej i zobaczcie, mam tutaj arbuza. On nie jest tutaj przypadkowo, bo w tym momencie też korzystając z chwili przerwy, zobacz, zrobiłem sobie tutaj takie piękne takie miejsce i pakujemy naszego Stevensona do środka. Możemy jeszcze w ogóle troszeczkę na wierzch tutaj tego masełka dołożyć. Dlaczego Stevensona? Przepraszam. Nie mówi na kurczaki. Tak się mówi, dokładnie. Słuchaj, ale co ten arbuz nam da? Albo temu kurczakowi? I właśnie, zobacz, teraz zrobiliśmy z arbuza takie naczynie, można powiedzieć żaroodporne, które kurczak nie będzie piekł się bezpośrednio, piekł będzie tak naprawdę parował się nam w tym środku. To masło się rozpuści dalej, będzie dawało mu aromatu. Słodycz tego arbuza, dokładnie, zobaczcie, tutaj z tej góry, to nie jest ścięte nieprzypadkowo, że mi się nie chciało. No tak, to ale... jest specjalnie zostawione, ponieważ ten farsz, ten miąższ, on będzie tak samo skapował na tego arbuza. I tu tak naprawdę powstanie taka wielka parowa kąpiel. Ale dobrze, ale wkładasz to do piekarnika. Jasne, oczywiście. Podwyższasz temperaturę. Biedny arbuz wytrzyma to, czy nie? Wytrzyma arbuz, zobacz, to jest taka skóra mocna, naprawdę. Arbuz jego miąższ w środku też, tak? Miąższ nie musi wytrzymać. Ja chcę nawet, żeby ten miąższ... Nie, bo przepraszam, bo się martwię, to jest Stevensonem. Andrzej, zobaczysz, tutaj będzie naprawdę wszystko pod kontrolą. Stevenson i ten arbuz to jest duet doskonały, dadzą radę. Tak, to ja teraz chyc do piekarnika i zobaczycie, jak to wygląda. Wow, pięknie. Pach. Rozgrzany. Świetny patent na weekend. Jeżeli nie wiedzieliście, co ugotować w sobotę. Z dzieciakami fajna zabawa, można sobie wyciągnąć. A zobaczcie, a to oczywiście tego nie wyrzucamy. Świetna baza do sałatki, koktajlu, także... Dobrze, i kurczak ile jest w piekarniku? Właśnie, proszę Państwa, 2 godziny, 2,5 godziny, temperatura 220 stopni. Wyższa temperatura, tak? Bo pamiętajmy, że kurczak, czyli ten Stevenson nasz jest osłoniony z każdej strony arbuzem. Czyli można iść na spacer. Ale jak wyjdzie... Tak. No tak. Obiecywałem, że wasza kuchnia już nigdy nie będzie taka sama, poranki już nigdy nie będą takie same. No właśnie. Przepis na idealnie puszystą jajecznicę. 3 jajeczka, dosłownie odrobinka masła, odrobinkę tłustej słodkiej śmietany. Aha. I zobaczcie, myślę, że tyle. I taki... po co ta śmietana? I to jest mleko? I to jest mleko. Jakieś szczególne, tłustsze, mniej to jest nieszczególne mleko od krowy. I zobaczcie, co robimy. Mieszamy sobie te nasze jajeczka, ubijamy. Program, żeby go zabić. Uwaga, uwaga, uwaga. I stawiamy, patrzcie, kąpiel wodna, para, czyli te jajka tak naprawdę nam się nie smażą, ale one nam się gotują, czyli tutaj taki proces zachodzi bardzo wolnego gotowania tej jajecznicy, a nie smażenia jej. Dobrze. Około 10-15 minut i mamy ją gotową. Zobaczcie, tutaj... Poczekaj, 10-15 minut i gotową, ale patelnia przecież musi się pojawić. Nie. Patelnia do czego? Nie. No na jajecznicę nie. Tutaj się robi to, mieszamy od czasu do czasu. Patelnia jest passé. I teraz zobaczcie teraz, Andrzej, zgodzisz się, odrobinka masła palonego na tą jajecznicę, bo tutaj nie mamy nic masła. Sól, którą już tutaj dodałem i zobaczcie, jak ona po prostu cała się rusza, widać to? Czy mam bardziej tym ruszać? Nie, poprosi operatora, żeby poruszał kamerę. Ale teraz jeszcze na szybko, zobaczcie, tutaj z naszego pierwszego przepisu. Bulion. To, co wam obiecałem. Nie, konsomme. To jest, spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Odrobinkę wody różanej możemy do tego dodać, do sobie kapka. Ja bez hibiskusa nie próbuję. Sylwu plema dam. Ja zabieram, drogi Grzegorzu. Tutaj proszę, Andrzej, dla ciebie. Dam ci szansę. Dziękuję bardzo. Czuję się w najbardziej wytwornym hotelu. I jeszcze o jajkach na miękko nie zdążyliśmy, ale tylko wam, kochani, powiem. Macie przepis na stronie Dzień Dobry TVN. Przepis na idealne jajka. Wkładamy do wody, gotujemy, ściągamy z ognia i czekamy 6 minut i mamy wtedy idealnie ugotowane jajka na miękko. Uważam, że sprawa jajek, zwłaszcza na miękko, jest bardzo ważną sprawą, więc warto do tego wrócić. Jak się następnym razem spotkamy z Grzegorzem, przypomnij mi, Janka, żeby to zrobić na żywo.